stoję teraz na plaży w Sopocie, za mną marina żeglarska i tam stoją zaparkowane, zacumowane łódki, na których można żeglować. Takich miejsc do żeglowania jest co niemiara i nad jeziorami, i nad Polskim Morzem, no i oczywiście nad innymi akwenami, po których można żeglować, czy to na południu Europy, czy na całym świecie. Ja miałem tą przyjemność, że dzięki uprawianiu sportu, i to nie mówię tylko na najwyższym poziomie, ale myślę, że dużo osób ma taką szansę, zwiedziłem i daleką Japonię, i byłem w Australii, i byłem w Chorwacji, i w Niemczech, i w Szwecji żeglowałem, i w Wielkiej Brytanii, w Stanach Zjednoczonych, w Brazylii. To jest właśnie wspaniała przygoda i chyba najpiękniejsza sprawa w tym całym sporcie. Jeżeli wybierzecie sobie jakiś sport dla siebie, niekoniecznie musi być to żeglarstwo, chociaż do niego oczywiście bardzo zachęcam, to zobaczycie, jak wiele otworzy się przed wami możliwości, jak poszerzycie swoje horyzonty. Do czego zachęcam, to tego, żeby być otwartym, ciekawym, interesować się, próbować przede wszystkim i próbować przede wszystkim znaleźć swój talent. Bo wiecie co? Myślę, że każdy rodzi się z jakimś talentem. Niektórzy mają talent do muzyki, niektórzy do liczenia i są bardzo dobrymi w matematyce. W przyszłości mogą w ogóle być w tym zawodzie. Niektórzy bardzo szybko biegają, czy to na krótki dystans, 100 metrów, ale są też tacy, którzy biegają bardzo dobrze i mają predyspozycję do biegania długich dystansów, wręcz w maratonach. Są też tacy, jak ja, którzy widzą wiatr kolorami. Uśmiecham się oczywiście mówiąc w ten sposób, ale to jest właśnie ten talent. To, że jak ja patrzę na akwen, to już rozpoznaję po tych chmurach, po tym prognozie pogody, co może się za chwilę wydarzyć i w którą stronę powinienem płynąć. Sami zresztą zobaczycie, jak spróbujecie żeglarstwa, jak się zapiszecie na obóz żeglarski, zapytajcie rodziców, zapytajcie wujka, ciocie, babcie, może oni w ogóle kiedyś byli na obozie żeglarskim. Zapytajcie o ich wrażenia i zobaczycie, jaka to wspaniała przygoda. Jest to bardzo dostępne, żeglarstwo jest popularne i nie do końca trzeba od razu startować w igrzyskach olimpijskich, takich, w których ja wziąłem udział i do których się zawsze przygotowywałem. Nie, można pływać w rejsy po morzach, w rejsach po oceanie. Wyobraźcie sobie tak, żeby wypłynąć z Portugalii i przypłynąć do Stanów Zjednoczonych, płynąc, no właśnie, po jakim oceanie? Po Oceanie Atlantyckim. To wspaniała przygoda, przygoda na całe życie i serdecznie Wam tego życzę, żebyście tego spróbowali. Pamiętam moje pierwsze regaty. To były Mistrzostwa Europy. Nie byłem jeszcze gotowy, żeby zawalczyć o medal, ale to było bardzo ciekawe doświadczenie. Tym bardziej, że to był pierwszy moment, kiedy tak naprawdę poczułem, jak mocno mogę się denerwować. Towarzyszyło mi spięcie, towarzyszył mi stres, towarzyszyły mi emocje, co jest jak najbardziej naturalne, które ciężko mi było opanować. Wręcz całe moje ciało się trzęsło ze zdenerwowania, kiedy stanąłem na starcie pierwszego wyścigu. I takie właśnie były moje początki. Jak sobie dałem z tym radę? Nie od początku było mi z tym łatwo dać sobie radę. To wszystko był czas i sposoby, które się później wyuczyłem. Pomógł mi bardzo też tym trener. Korzystałem też z porad psychologa. Uczyłem się z książek nad sposobami, w jaki sposób opanować swoje emocje. Ale wiecie, co było najlepsze w tym wszystkim i co mi dzisiaj najbardziej pomogło? To jest to, że czym więcej regat brałem udział, szczególnie na takich na najwyższym poziomie, Mistrzostw Świata, Igrzysk Olimpijskich, tym bardziej się przyzwyczajałem do tego stresu. Tym bardziej mogłem opanować go. A jeszcze lepiej mi szło i jeszcze mniej się denerwowałem i stresowałem wtedy, kiedy wiedziałem, że jestem dobrze przygotowany. To tak jak idziemy na klasówkę czy na sprawdzian. Jeżeli znamy odpowiedzi na pytania, popatrzcie, jak się cieszymy, jakie wydaje nam się to wszystko proste. Tak samo, kiedy jechałem na Igrzyska Olimpijskie czy Mistrzostwa Świata, czy nawet Mistrzostwa Polski i wiedziałem, że mam szybką łódkę, że dobrze jestem przygotowany na każde warunki i fizycznie, i technicznie i wiem, jak wykonywać zwroty na tej swojej łódce szybciej niż swojej przeciwnicy, to stresu miałem coraz mniej i bardzo mało tak naprawdę. To jest jeden z lepszych sposobów, które wykorzystuję w swoim życiu, nie tylko w tym sportowym, ale także i codziennym, prywatnym.